pano, witamy przy orce. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo są trochę padały i szyby zapaprane. Tak to mniej więcej idzie. Czwóreczką sobie lecimy, 1600, leciutko, ma bez niczego. Trochę się zgapiłem, bo za późno, wiecie, pierwszy raz pół, znaczy wszystko poustawiałem, to. Trochę za późno się zgapiłem, żeby podnieść przed puszki. Że to dzisiaj położę ten cały kawałek, ale wiecie, że to jest praktycznie co przejazd, to coś byłem regulować i to wiecie, jak to schodzi. Żydowskie kółko. Zaraz się kurwa chcę wyczuć. Niby ten siłowniczek, bo tam jest siłownik, nalałem oleju, bo było trochę za mało. Ale czasem, nie wiem, czy przeciera o ziemię. Tu musiał jeszcze może sprawdzić, bo niekiedy się zdarzy, że kółko nie chce, nie opadnie. To jest dosyć góra, tak na... No na filmie nie widać nigdy, bo tak patrzyłem to. Podniesień. Szkoda, ale wiesz,
tego pola, bo myślałem dzisiaj w sobota, że się wyrobię. Ale już teraz jadę to, jadę do domu, bo już będzie godzina. Do trzeciej. Jakbym chciał, to bym skończył, ale mam jeszcze inne, wiecie, roboty. Grzeba na nich, naśrutować trzeba, dzisiaj sobota. Tak to wylecimy, tak to wygląda mniej więcej. Jak na razie jestem spółka zadowolony. Minimalnie jeszcze. Gdzie jest kurwa? Minimalnie. Nie wiem, czy będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Nie mogę go rozkręcić więcej, bo go nie obrócę. Będzie mi kółko walić o ziemię. A podłóg cięgła, cięgło jest na fasolce. Przeważnie powinno być tak, że podczas orania mniej więcej powinno być na środku fasolki. A tutaj jest tak, wiecie, trochę się luzuje, trochę się napina. Cięgło by mogło być minimalnie rozkręcone, ale będzie ten problem, że go nie obrócę, bo będzie mi tylne koło walić w ziemię. Dobra, to by było na tyle, słuchajcie, trzymajcie się, na razie, cześć.